Witajcie w kolejnym odcinku Anime Express News. Dzisiaj przedstawię wam 9 nowinek ze świata japońskich animacji. Ruszamy więc z kopyta, polecam zapiąć pasy. Ihoho! Rozpędzony pociąg z bohaterami My Hero Academia nie zamierza zwalniać. W produkcji jest drugi film pełnometrażowy o podtytule Heroes Rising. W tle widzicie zwiastun projektu. Przypominam, że już za 2 miesiące premiera 4. sezonu serii TV. A jednak, data 4. sezonu Haikyuu nie potwierdziła się z plotek. Oficjalnie premiera kolejnych przygód drużyny Karasuno czeka nas na samym początku 2020 roku, a więc w sezonie zimowym. Dodatkowo zapowiedziane zostały 2 odcinki specjalne, ponownie skupiające się na drużynie Nekoma. Ich plakat widzicie właśnie w tle. Oryginalne anime na podstawie popularnej mobilnej gry Azur Lane dostało nowy zwiastun promocyjny. Premiera działa już w sezonie jesiennym tego roku. Ktoś zbiera dziewczyny walczące okrętami wojennymi z początku XX wieku? Dajcie znać, czy gra daje radę. Znany i lubiany reżyser Ei Aoki powraca. Tym razem wyreżyseruje ciekawie zapowiadające się anime o tytule ID Invaded. W tle widzicie pierwszy zwiastun prezentujący produkcję w akcji. Na szczególną uwagę zasługuje końcówka, gdzie dzieje się naprawdę ciekawe zjawisko. Myślę, że warto czekać na ten serial. Premiera w 2020 roku. Czyżby pierwszy ekskluzywny produkt stacji Amazon Prime Video? Pewne na razie jest to, że Miecz Nieśmiertelnego powraca w nowej wersji TV, będącym remake'iem serialu z 2008 roku, no i oczywiście adaptacją mangi z 1994 roku. Ciekawe, do jakiego momentu tym razem uda się zekranizować serial. W tle widzicie pierwszy zwiastun. Premiera w październiku na wspomnianym wcześniej Amazon Prime Video. Mogliby wreszcie dodać tam polskie napisy do anime. Całkiem miłe zaskoczenie, czyli Kengan Ashura, które możecie już obejrzeć na platformie Netflix, dostanie kolejne odcinki. Obecnie obejrzeć możemy 12 epizodów, a następne dostępne będą już 30 października tego roku. To dobra wiadomość, ponieważ obecna akcja urywa się podczas trwania turnieju. Przyznam, jestem zaskoczony seansem, który minął mi bardzo szybko i przyjemnie. Myślę, że jeszcze wam o nim opowiem. W sieci pojawił się kolejny, trzeci już zwiastun nadchodzącego anime Beastars. Ta długo oczekiwana seria ma się ukazać w Japonii w październiku tego roku. Jednak Netflix nie potwierdził, kiedy seria będzie dostępna dla osób z innych terytoriów. Na starcie więc pozostaje nam klasyczne źródło, wszyscy wiedzą jakie. Nie mogę się doczekać. Drugi sezon Grand Blue Fantasy wykona studio MAPPA. Przypominam, że poprzedni tworzyło studio A1 Pictures, które gdzieś nam się ostatnio schowało. W tle widzicie nowy zwiastun udostępniony przez twórców. 15 sierpnia na platformie Netflix zadebiutowało anime Canon Busters od studia Satellite. Ta mieszanka Trigana, Tengentopa Gurren Lagann i Cowboya Bebopa opowiada losy 3 nietuzinkowych bohaterów. Nieśmiertelnego, niedbającego o higienę nieudacznika Filiego, zbyt pozytywnie nastawionego androida płci pięknej Sam oraz robota mechanika Cassie. Jestem obecnie po 5 odcinkach seansu i przyznam szczerze, że obok wcześniej wymienionych anime, produkcja ta nigdy nie leżała. Nie jest jednak tragiczna, a to, co przyciąga mnie do kolejnych odcinków, to humor i nietuzinkowe postaci. Można spróbować. Chciałbym także zaprosić was na zbliżający się wielkimi krokami Festiwal Kultury Azjatyckiej, Hikari, który odbędzie się w dniach 30 sierpnia, 1 września. Nie zabraknie mangowych teorii spiskowych czy rytmicznej zabawy z grami muzycznymi, ale i spotkań z uczonymi i profesjonalistami. Na scenie zobaczycie ekscytujący konkurs cosplay, plebiscyt Waifu Wars, a także japoński kabaret Rakugo. Będziecie mogli zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości VR, ograć znajomych w planszówki, zedrzeć gardło na karaoke, a na cosplayerów czeka idealna przestrzeń na sesję zdjęciową. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie eventu, którą umieszczam w opisie pod tym filmem. A na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!